jak ja rozmawiam z tymi, którzy są uznanymi organizacjami, czy chcieli być, a dzisiaj nie chcą, albo nie chcą realizować programu operacyjnego, to oni za podstawowy powód uznają to, że nie chcą mieć do czynienia z agencją. No permanentnie prześladowany kontrolami, przepisami, analizami itd. I od tego uciekają. Który mówi, że 28% obrotu owocami na rynku odbywa się za pośrednictwem organizacji producenckich. Ja uważam, że dzisiaj jest dużo mniejszy i uważam również, że on jest malejący. Jest reaktywacja na rynku podmiotów, które nie są grupami, tylko są firmami handlowymi. Niestety obserwujemy odwrót od tego procesu. Nie idziemy w kierunku takim, jak jest w krajach Europy Zachodniej, że coraz większa część rynku jest operowana za pomocą grup producenckich. Czy ten związek sadownika z grupą jest tylko na podstawie faktur, czy jest na podstawie realnych obrotów? My jako związek kwestionujemy sposób liczenia stopnia zorganizowania. Naszym zdaniem agencja popełnia błąd, bo no, jeżeli z tych pieniędzy nie korzystamy, nie ma inwestycji w samych organizacjach, ale również nie ma inwestycji w gospodarstwach członków. Łatwiej temu członkowi te nowe nasycenia robiło się z modernizacji gospodarstw, z PROW-u, niż w ramach programu operacyjnego, tego PR-u, jakie grupy mają od paru lat, zrobionego przez zarówno czynniki zewnętrzne w stosunku do środowiska sadowniczego, czy środowiska producentów owoców i warzyw. Ten hejt, który można poczytać pod różnymi artykułami, informacjami, no jest porażający. I ja nie wiem, komu i czemu on ma służyć. Zastanawiam się czasami, czy to jest z własnej nieprzymuszonej woli autorów, czy ktoś za tym stoi. Czy wchodzimy w program operacyjny, czy nie? No to kilka osób, łącznie z moim gospodarstwem, było w zdecydowanej mniejszości, żeby realizować program operacyjny, a powtarzają jego sadownicy na każdym kroku. Prezesi grup też mi to mówią, zarządy grup też mi to mówią. Po to, żeby mieć święty spokój, nazwijmy to z administracją państwową, wolimy poprzestać na tym, co jest, czyli na tych inwestycjach, które zrealizowaliśmy. Powiem jeszcze raz, to niestety idzie to w złą stronę i te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, o jakimś stworzeniu marki, nie będzie tego w oparciu o kogo robić. Bo jeżeli nawet byśmy zrobili z tego ligona odmianę klubową, zrobili pod to kampanię promocyjną, znaleźli środki na wypromowanie marki Legal na rynkach zewnętrznych i na rynku krajowym, to kto ma dopilnować tego, żeby ta produkcja w gospodarstwach odbywała się na odpowiednim poziomie, żeby był terminowy zbiór w odpowiednim momencie, żeby to było złożone do obiektu przechowalniczego, żeby w odpowiednim momencie z tego obiektu było to wyjęte po to, żeby spełniać te parametry, które są na rynku. Bez zorganizowanych form działania sadowników nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Jeżeli tych form nie będzie, to będziemy w najbliższych latach producentem najtańszego produktu na rynku, bo produktu konwencjonalnego, takiego jak mają wszyscy dookoła, będziemy rywalizować tylko i wyłącznie ceną. Mając najniższą, będziemy sprzedawali do Egiptu, gdziekolwiek indziej. Dlatego, że my stosujemy proste metody sprzedaży. Produkt, tanie opakowanie i rywalizacja ceną na rynku. Daleko tym nie zajedziemy, ale żeby to ruszyć, no to bez tych zorganizowanych form, i tu nie chodzi o związki, które działają, to tu chodzi o podmioty gospodarcze. Mieliśmy taki jeden przypadek na rynku hurtowym, że członek jednej grupy stał się przewodniczącym innej grupy, że w momencie, kiedy cena jabłek na rynku hurtowym poszła w górę, to producenci odmawiali otwarcia komory. Po pierwsze, jeżeli jest mały producent, to on sobie nie pozwoli na tracenie na marży i bezpośrednio sprzedaje towar. Co innego z dużym producentem. Mieliśmy ostatnią wizytę organizacji związkowych z Francji i są zaskoczeni, że taka duża ilość producentów sprzedaje bezpośrednio na rynku hurtowym w Braniszach. Na rynkach zachodnich w ogóle producenci wypadli z rynku. Po pierwsze, organizowanie się pośredników, którzy
handlują towarem producenty, też powrót producentów na rynek hurtowy i wynajęcie powierzchni dodatkowej. Dlatego myślimy o nowej hali. Dlatego... Wydaje się, że trend, który obserwujemy dzisiaj w krajach Europy Zachodniej dotyczący deserowych owoców jagodowych, przepraszam, że lekko zmienię temat zjawy, będzie niewykorzystaną kolejną szansą polskiego sadownictwa. Jak dzisiaj popatrzymy na bułkę w każdym markecie, dzisiaj, o tej porze, znajdziemy tam borówkę z Chile, znajdziemy tam jeżynę z Meksyku, znajdziemy tam malinę z Chile, z Peru albo z któregoś krajów afrykańskich. Nie zastanawiamy się często, jak to się dzieje, że to przyjechało. I dlaczego to z reguły nie jeździ w drugą stronę, wtedy, kiedy my zrywamy. Oni tworzą często markę, albo ci więcej gracze, a ten producent jest tylko albo małym, rozdrobnionym producentem tych owoców jagodowych, albo jest zbieraczem w dużej firmie, której właścicielem jest Europejczyk albo z innej części świata. Stosunkowo, jeżeli my tych struktur gospodarczych we własnych rękach nie będziemy mieli, ten proces rzeczywiście będzie szedł w odwrotną stronę, to niech się nikt nie obrazi, ale będziemy tym południowoamerykańskim robotnikiem rolnym albo tym najemcą, który będzie musiał wyprodukować tani ten produkt, na którym będą wszyscy inni zarabiać. Mamy pytanie, no fajnie, macie tą malinę, macie tą truskawkę. Czy w tych parametrach, o których mówiłem na początku, w ciągu godziny schłodzenia, w ciągu następnych kilku godzin zapakowania, w ciągu maksymalnie 24 godzin dostarczenie tego produktu na platformę supermarketu, czy wy jesteście w stanie to zrealizować? Poza borówką, praktycznie w żadnym innym gatunku nie jest to realizowane. I nie pomoże akcja w Biedronce, że się wysypie te maliny chilijskie, czy coś innego, to nie pomoże w tym wszystkim. Bo jak my wysypiemy, to nasze gdzieś wysypie. Europa Zachodnia jest zorganizowana. Popatrzmy, co się dzieje na wschód od nas. Powstające tam gospodarstwa sadownicze, te mniejsze, są potencjale naszych dużych grup. Jaką my mamy szansę konkurować, nie będąc zorganizowanymi? Że ten, który jest lepszym sadownikiem, to ma szansę być w przyszłości brygadzistą, a ten, który jest słabszym, no to będzie czekał pod bramą, może go zatrudnią jako pracownika do jakiejś tam pracy. Popatrzeć, jak wygląda dzisiaj ten świat, bo to, że my chcemy, żeby nam było dobrze, to jest bardzo dobre, tylko droga dojścia do tego dobra powinna być również przez każdego określona w oparciu o realne przesłanki rynku. Nie tylko ochota i ma się stać.